Omówmy sobie teraz nawigację po oknie Worda. A więc po kolei mamy narzędzia główne, wstawianie, projektowanie, są to wstążki z narzędziami. Tutaj mamy dokument 1, jest to nazwa dokumentu naszego. Następnie mamy panele z narzędziami. W tych panelach z narzędziami mamy przykładowe narzędzia do formatowania tekstu, czyli pogrubienie, efekty tekstowe na przykład. Kolejną rzeczą są linijki górna i boczna. Tutaj w lewym dolnym rogu mamy liczbę stron, wyrazy i język, w którym piszemy, marginesy, prawy, lewy. Tutaj możemy zmieniać widok dokumentu. Odczytywanie. Możemy tutaj w prawym dolnym rogu jest narzędzie do powiększania, zmniejszania dokumentu i tutaj jest suwak boczny do przesuwania dokumentu w dół lub w górę. Przejdźmy sobie może do programu. Tak jak widzisz, są tutaj właśnie te zakładki różne po kolei. Tutaj mamy panele z narzędziami. Tutaj są właśnie te narzędzia, czyli pogrubienie, pochylenie, podkreślenie. Mamy linijkę boczna i górna. Tak jak mówiłem, ile stron, ile wyrazów, jaki język. Tryb odczytu pliku. Narzędzie do powiększania, pomniejszania. Suwak, którym przesuwamy w górę i w dół. No i tutaj marginesy. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.